Nietrzeźwych kołowąsów, woźnych i żaków z bursy filozofów nie obsługujemy. A wyglądam ci na kogokolwiek z listy? Zawsze warto się upewnić, żeby wszystko było jasne. A co takiego zrobili ci żacy z... Nie mówmy o tym, dobrze? Co podać? Grywasz w gwinta? Nie, z byle kim. I zawsze o dodatkową stawkę. Z tobą mógłbym zagrać. Zgoda. Zagram na twoich warunkach.
Nie lubię przegrywać, ale to nie znaczy, że nie umiem. Karta i nagroda należą do ciebie. Jesteś starym graczem, to pewnie wiesz, gdzie można znaleźć jakieś ciekawe karty. W Nowigradzie u karczmarza Oliwiera. Grywa, chociaż do mnie to mu jeszcze daleko. Lepszym od niego graczem jest szynkarz z karczmy na rozstajach, Velen. Chyba przestanę tu przychodzić. Zimorodek. Skąd nazwa? Inspirowana poezją mistrza Jaskra. Znasz o zimorodku, co wpadł do wychodku? Tak. O księżniczce Wandzie, która utopiła się w rzece Dupie, też słyszałem. No, w każdym razie zimorodek zawsze jest otwarty dla miłośników poezji. Występują u nas prawdziwe sławy. Szukam partnera do gry w gwinta. No to dobrze trafiłeś. Jeśli masz ochotę zagrać, to mogę postawić unikat z mojej kolekcji. Jasne. Grajmy.
Wygrałeś, karta jest twoja. Rzekłeś jak poprzedni, co na wrońcu. Wyjrzajcie. Powiadają, że grywasz w karty. Słusznie powiadają. Czasy ciężkie, a rzadka karta to lokata kapitału. Zagramy? Grajmy. Doceniłem cię, przyznaję. Cóż, za głupotę trzeba płacić. Moja karta należy do ciebie.